Witajcie, tu Malta Tarasiuk, początkująca pisarka, artystka cyfrowa i youtuberka. Zira oraz trójka i jej dzieci od tak po prostu nagle pojawiają się w Królu Lwie 2. Bez żadnego wyjaśnienia, skąd się wzięli, jaka relacja łączy ich ze skazą i co porabiali podczas akcji pierwszego filmu. Przez lata fani starali się jakoś wypełnić te luki, a najpopularniejsze teorie z czasem zaczęły być uznawane za kanoniczne i półkanoniczne fakty. Witam w trzecim odcinku serii, w której oddzielamy owe mity od informacji zawartych w filmach, serialu oraz różnych innych kanonicznych i półkanonicznych źródłach. W poprzednich odcinkach zrujnowaliśmy już popularne headcanony dotyczące Nuki, wcale nie zostało kanonicznie potwierdzone, że Skaza był jego ojcem, a także przesadnie analizowaliśmy każdy najdrobniejszy fakt związany z Witanii. Co jeśli ta przypadkowa dwusekundowa scena oznacza, że Nala jest prawdziwą matką Witanii? Teraz nareszcie przyszła pora na Kowu. Jak się pewnie domyślacie, zostawiłam go na sam koniec, gdyż na jego temat istnieje najwięcej materiałów. Abyśmy się w tym wszystkim nie pogubili, podzieliłam film na dwie części. Dziś zastanowimy się nad tym, czy Zira na pewno jest biologiczną matką Kowu i kto, jeśli nie ona, go urodził. Z kolei za dwa tygodnie pojawi się część druga, w której będzie mowa o tożsamości biologicznego ojca Kowu. Tak więc zacznijmy od odpowiedzenia na pytanie. Czy Zira jest biologiczną matką Kowu? Większość kanonicznych źródeł zdaje się wskazywać na to, że tak. Kowu wielokrotnie nazywa Zirę matką, zarówno w Królu Lwie 2, jak i w Lwiej Straży. W filmie sama Zira przedstawia go Simbie jako swego syna, a w serialu Rafiki potwierdza, że tak, Kowu jest synem Ziry. Także niemal każda książeczka bazująca na czasie Simby wspomina, że ta dwójka to syn i matka. Dlaczego więc w ogóle mamy tą konwersację? Dlaczego zdecydowałam się poświęcić tożsamości matki Kowu całe oddzielne wideo? Dlaczego nie każdy w fandomie jest przekonany, że to Zira urodziła Kowu? Powodem jest pewne półkanoniczne źródło. Mianowicie wypowiedź Daryla Runeya, reżysera filmu Król Lew 2 Czas Simby. Runej, zapytany przez jednego z fanów o tożsamość ojca Kowu, odpowiedział, że Kowu jest sierotą. Widzicie, język angielski jest akurat w tej kwestii bardzo precyzyjny. Słowo użyte przez reżysera, orfan, oznacza kogoś, kto stracił oboje rodziców. Ktoś, kto stracił tylko jednego rodzica, na przykład ojca, to half orfan, czyli dosłownie półsierota. Być może wypowiedź Runeya była tylko zwykłym przejęzyczeniem, pomyłką albo skrótem myślowym. Możliwe jednak, że reżyser rzeczywiście chciał powiedzieć, że oboje rodzice Kowu nie żyją, a Zira go adoptowała. Tak więc obie możliwości są równie prawdopodobne. Tym bardziej, że w tej samej wypowiedzi reżyser przyznaje, że nie do końca pamięta, jak to z Kowu mieć było i tylko mu się wydaje, że miał być sierotą. Co więcej, nie wiemy, czy informacje pochodzące za kulis czasu Simby nadal są kanoniczne w świecie Króla Lwa. W końcu od premiery filmu minęło 20 lat. Na dodatek teraz mamy serial telewizyjny Lwia Straż, nad którym pracuje kompletnie inny zespół, który może mieć inne wizje co do przeszłości Kowu. Mimo to zwolennicy teorii, że Zira tylko przygarnęła Kowu, wskazują, że Lewyk z wyglądu nie jest nazbyt podobny do swej rzekomej matki. Jedyne co ich łączy to tylko i wyłącznie kształt oraz kolor nosa. Wszystko inne. Kolor futra, oczy, oznaczenia w uszach, ich różni. Nawet budowę ciała Kowu ma bardziej masywną i zaokrągloną, podczas gdy Zira jest bardziej wysmukła i kanciasta. Tak więc można znaleźć argumenty na poparcie obu teorii. Prawdopodobnie nigdy nie będziemy mieli pewności co do pochodzenia Kowu. O ile Lwia Straż lub jakiś inny oficjalny midquel, sequel, prequel lub spin-off nie pokaże nam retrospekcji dotyczącej przeszłości Ziry. Jeśli jednak nie Zira, jaka inna kanoniczna lub półkanoniczna lwica mogłaby urodzić Kowu? Pierwszą podejrzaną jest Kula, młoda lwiczka, po raz pierwszy i jedyne, pojawiająca się w książeczce Nalas Der, czyli dosłownie wyzwanie Nali. Kula żyje na lwiej ziemi za panowania Skazy. Przyjaźni się z Nalą i jeszcze jednym lwiątkiem imieniem Humvi, albo Chumvi, nie jestem do końca pewna jak to czytać. Jej główną cechą charakteru jest to, że lubi zjeść i często myśli o jedzeniu. O mój Boże, cóż za głęboka, szekspirowska postać. Gdy lwiątka spotykają młodego lwa samotnika imieniem Ni, Kula sądzi, że jest on uroczy.
Niestety, tylko tyle wiadomo nam o kuli. Jest ona popularnym wyborem na biologiczną matkę kołu ze względu na brązowy kolor futra. W świecie Królalwanie często widujemy tak ciemne lwice. Większość poddanych Mufasy, Simby, Skazy i Ziry jest przedstawiana w płowych, szarych, kremowych, piaskowych oraz bardzo jasno-brązowych barwach. Dlatego gdy wreszcie pojawia się jakaś w kolorze ciemniejszego brązu, skojarzenia z kowu nasuwają się same. Tym bardziej, że oboje w końcu mają imiona zaczynające się na tą samą literę. K! Niestety na przeszkodzie pomiędzy kulą a macierzyństwem stoi jedna... Ale to ogromna przeszkoda. Mianowicie kanon. Otóż książeczka, w której pojawia się kula, jest częścią serii 6 książeczek o przygodach Kopy, syna Simby i Nali, która to została wydana niedługo po premierze pierwszego filmu. Gdy w 1998 roku ukazał się Król Lwacza Simby, Kopa się w nim nie pojawił, a Simba i Nala zamiast syna mieli córkę. Stało się tak, ponieważ twórcy sequela nie mieli pojęcia o istnieniu Kopy i jego książeczek. Tymczasem Kowu pojawia się po raz pierwszy właśnie w tym filmie. Lwia Straż jak dotąd również nie potwierdziła kanoniczności Kopy i książeczek o nim opowiadających. To znaczy, że Kowu i Kula nadal są częściami dwóch różnych kanonów. To tak, jakby istnieli w dwóch różnych alternatywnych rzeczywistościach, które istnieją obok siebie, ale nigdy razem. A to znaczy, że szanse na pokrewieństwo tej dwójki są znikome. Kto wie, może w przeszłości w Lwiej Straży raptem pojawi się zaginiony książę Kopa i okaże się, że wszystkie książeczki są kanoniczne. Do tego czasu jednak musimy się spogodzić z tym, że Kula raczej matką Kowu nie jest i przyjrzeć się pozostałym kandydatkom. Druga na liście jest Tama, lwiczka występująca w komiksie Troubles in Paradise, w Polsce wydanym jako Dolina Węży, którego akcja ma miejsce jeszcze za czasów panowania Mufasy. Z komiksu dowiadujemy się, że Tama przyjaźni się z Nalą, ale nie przepada za Simbą. I bardzo lubi motyle. Ci z was, którzy oglądali odcinek poświęcony Witanii, pewnie już zdążyli ją rozpoznać jako lwicę, o której często spekuluje się, iż może być matką Witanii. Tak się składa, że jest ona także popularnym wyborem i na matkę Kowu. Zwłaszcza wśród osób wierzących, że Kowu i Witanii są rodzeństwem z tego samego miotu. Widzicie, Tama nie tylko ma grzywkę, zupełnie jak Witanii. Także owa grzywka przypomina nieco kształtem kępkę włosów, które w dzieciństwie Kowu miał na głowie. Niestety, poza tym, Tamę i Kowu zdaje się niewiele łączyć. No, przynajmniej nie rozdziela ich cały wszechświat, jak w przypadku Kuli. Na szczęście Tama nie jest ostatnią pozostałą nam kandydatką. Mamy jeszcze... tą randomową, bezimienną lwicę, która występuje w komiksie The Orphaned Birds, w którym poznajemy także lewka imieniem Toyo, który stał się później bardzo popularny w fandomie. Bezimienna lwica tylko stoi w tle i nic nie mówi, ale z powodu nietypowego umaszczenia, ciemniejszego nawet niż u Kuli, wpadła w oko wielu fanom Króla Lwa. Ponieważ jest ciemnobrązowa, często jest uważana za matkę Toyo. Zgadnijcie, kto jeszcze w dzieciństwie miał bardzo ciemnobrązowe futro. O odcieniu nawet ciemniejszym niż u Toyo. O odcieniu bardzo przypominającym futro bezimiennej lwicy. Kowu! Właśnie! Skoro więc bezimienna lwica może być matką Toyo, to czemu nie i Kowu? Owszem, rodząc go musiała być w ekstremalnie podeszłym wieku, ale to nawet by tłumaczyło, dlaczego malec znalazł się pod opieką Ziry. Jeśli jego matka rzeczywiście była tak stara, mogła umrzeć niedługo po porodzie. W rezultacie Kowu pewnie nawet by jej nie pamiętał i bez oporu mówił do Ziry mamo. No dobra, do tej pory mówiliśmy o postaciach półkanonicznych, które pojawiały się w jednym komiksie lub książeczce, po czym słuch po nich zaginął wszelki. Teraz pora uderzyć z grubej rury. Pora na w pełni kanoniczną lwicę, która na dodatek jak dotąd pojawiła się w każdym pełnometrażowym filmie z cyklu Król Lew, a która może być biologiczną matką Kowu. Lwicą, którą mam na myśli, jest nie kto inny, tylko Nala. Ludzie, którzy oglądali wideo o Witanii, nie powinni być zaskoczeni. W końcu, skoro już istnieje teoria o tym, iż Witanii jest tak naprawdę sekretną córką Nali, to dlaczego nie połączyć jej z przypuszczeniem, że Witanii i Kowu są rodzeństwem pochodzącym z tego samego miotu? Może Nala w sekrecie urodziła oba lwiątka, a następnie porzuciła lub oddała Zirze na wychowanie, bądź też zostały jej odebrane siłą? W teoriach, jako ojca sekretnego lwiątka lub sekretnych lwiątek Nali, najczęściej typuje się Skazę.
głównie z powodu pewnej sceny, która została z filmu usunięta, ale która nadal występuje w musicalowej wersji wystawianej na Broadwayu. Widzimy w niej, jak Skaza stara się uczynić z Nali swą królową i nie rozumie, co to znaczy nie. Może to tylko przypadek, ale Kowu nawet trochę wygląda jak mieszanka Skazy i Nali. Ma ciemne barwy zmarłego króla, ale o nieco innym odcieniu, przypominającym odrobinkę kolor futra Nali, tyle że znacznie ciemniejszy. Skaza ma czarny pędzelek na ogonie, Nala brązowy, a Kowu ciemnobrązowy. Oczy Kowu są bardziej niebieskie niż oczy Skazy, ale bardziej zielone niż oczy Nali w pierwszym filmie. Nie zapominajmy także o gradjencie na nosie Kowu. Większość postaci w świecie Króla Lwa, w tym Zira i Nuka, ma ciemny gradient na nosie. Tymczasem Kowu ma jaśniejszy, zupełnie jak Nala. Oczywiście nie wszystko w tej teorii pasuje do siebie idealnie. Na przykład Nala nadal żyje, co znaczy, że gdyby była biologiczną matką Kowu, ten technicznie rzecz ujmując nie byłby sierotą, tylko półsierotą. Musimy jednak pamiętać, że sierotami nazywamy także dzieci, które zostały porzucone i których rodziców nie znamy. Z martwym ojcem, Skazą i matką, która się go wyrzekła, Nalą Kowu nadal mógłby zostać nazwany sierotą. Znacznie większym problemem jest to, że podczas akcji Króla Lwa 2 różne postaci wielokrotnie podkreślają, że Kowu nie jest synem Skazy. Zwróćmy uwagę, kim są owe postaci. To głównie Zira, Nuka i Kowu. Nuka i Kowu najpewniej dowiedzieli się o wszystkim od Ziry. Co znaczy, że gdyby ta nie wiedziała, kto tak naprawdę jest biologicznym ojcem Kowu, również i lewki nigdy by się o tym nie dowiedziały. Może Skaza rozkazał Zirze opiekować się Witani i Kowu bez zdradzania prawdy o nich. A na łożu śmierci zdołał jej przekazać jedynie to, że życzy sobie, aby to Kowu przejął po nim tron. Może nawet sama Nala nie wie, kim są Witani i Kowu, bo jest przekonana, że jej lwiątka urodziły się martwe lub zostały rzucone hieną na pożarcie. Możliwości są nieskończone. Tym bardziej, że istnieje kilka dowodów wskazujących na to, że Skaza mimo wszelkich zapewnień pracowników Disneya może być ojcem Kowu. No ale o tym opowiem w części drugiej, która ukaże się za 2 tygodnie, w piątek, 17 sierpnia. Zasubskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwoneczek, aby mieć pewność, że jej nie przegapicie. A aby uprzyjemnić sobie nieco czekanie, zawsze możecie napisać mi w komentarzu, kto waszym zdaniem jest najbardziej prawdopodobną kandydatką na biologiczną matkę Kowu. Może chodzi wam po głowie jakaś inna lwica, o której tutaj nie wspominam. A jeśli mało wam lewków, koniecznie obejrzyjcie inne spośród moich filmów. Serio, zrobiłam ich sporo, całą playlistę. Znajdziecie na niej między innymi film o sekretnych potomkach Skazy, którzy mogą ukrywać się w świecie Lwiej Straży. I nie zapominajcie, jeden like to jedna modlitwa za wszystkie headcanony, które co tydzień niszczę. Niech spoczywają w pokoju.